Dzień dobry, a 1111. Pytania zostały zadane. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i z mężczyzną, o którego pytasz, i przekazała Tobie odpowiedzi na nie. To jest przekaz chwili dla Ciebie. To jest klucz do całego przekazu. Jego przyczyna to jest nauczyciel, mędrzec, wyższa istota duchowa. Wielka mądrość, nowe zdolności, umiejętności, ale ty się nie uczysz, nie przyjmujesz tego. Twój umysł blokuje. Nie chce zmian. Nie chce przyjąć nowej ciebie, która zmienia swoje życie. Uczy się czegoś nowego. Związane to jest także z twoim miejscem, w którym jesteś, bo to gniazdko. Niegdyś może piękne, szczęśliwe, teraz tobie nie służy, tu jest za ciasno, tu jest zła energia, tu nie ma możliwości właśnie, by się rozwijać. Ty tutaj nie możesz się rozwijać, ty tutaj nie możesz przyjąć tych zmian, zmienić swoich właściwości, przyjąć nowej wiedzy od duszy. Ty potrzebujesz uwolnić się, wyfrunąć, zostawić to, co było, to, co jest. Otworzyć się na przestrzeń, na nowe rzeczy, które tam daleko spotkasz. Bo tu, gdzie jesteś, nie masz przestrzeni dla siebie, dla swojej duszy, nie masz natchnienia, nie możesz tworzyć. Nadzieją dla ciebie na tej karcie jest to, że ten czas nie jest trwały i na zawsze, to przeminie. To może się skończyć. Odwróceni architekci. To są wielkie plany w fizycznym świecie. Dobra praca, dobre pieniądze, stanowiska, plany na temat domu, mieszkania, wielkie zakupy. Stworzenie czegoś znaczącego w tym fizycznym świecie to jest zatrzymane lub to się nie udało, jest skasowane. I podróż, daleka podróż do czegoś nowego, odcięcie tego, co było. Całkowite odcięcie, zapomnienie, rozpuszczenie. Ty jesteś tutaj zachęcana do tego samego, co na drugiej karcie. To gniazdko zostawiasz, odcinasz wszelkie więzi i fruniesz do czegoś nowego. To jest pokazane na piątej karcie. Na zawsze żegnasz się z tym, co było, i płyniesz do nowego, piękniejszego świata. To jest światło. Znów mędrzec, tak jak na pierwszej karcie. To jest mądrość, to jest wiedza, to jest wielkie wsparcie. Ale popatrz, ty nie widzisz, że on puka, nie słyszysz, drzwi nie otwierasz. Popatrz, że ten mędrzec wskazuje na twoje gniazdko, że ty wciąż nie uwolniłaś się od niego. Serce piramidy opowiada o twym sercu, odwrócona królowa miłości, która idzie w jakimś kierunku, pragnie kogoś obdarzyć miłością, ale zostawia tutaj światło dusze. Patrzysz w złym kierunku. Ten mędrzec puka do ciebie, a ty odwracasz się, idziesz gdzieś dalej. Popatrz, to jest twoje pragnienie. Rodzina to jest przyszłość. Rodzina, która się nie dzieje. Nowy początek, który nie nadchodzi. Twoje materialne plany, które nie chcą się ziścić, bo ty zapomniałaś o czymś bardzo ważnym w życiu i dusza blokuje tobie plany twego umysłu. Jest coś bardzo ważnego tutaj do przepracowania przez ciebie. Zmiana właściwości. Twoja dusza tutaj chce zmienić wibrację twego serca, rzeczywistość wokół ciebie, a ty masz w umyśle pewien obraz i za nim idziesz, ale on się nie dzieje. W efekcie ty stajesz się odwróconą królową sił, która nie panuje nad energią, której rzeczywistość ucieka. Dzieje się chaos.
niezrozumienie, niepanowanie nad Twoim życiem, bo ominęłaś etap przygotowania do tego, by stać się królową sił. Więc Ty nią będziesz, ale taką, która nie panuje i nie potrafi panować nad tymi siłami. Potencjał, który jest niewykorzystany przez brak nauki. Pytanie pierwsze, czy ten mężczyzna jest Twoim bliźniaczym płomieniem? Bardzo silne nie. Pole Akaszy odwrócone, brak synchronizacji, brak jedności, dwa inne światy. Bardzo silne nie. Czy ten mężczyzna kocha, myśli o powrocie? Popatrz, na tej karcie nie ma nic o miłości. Jest to karta, która mówi o prawie, o zobowiązaniach, o dokumentach, urzędnikach. I tu jest harmonia, jest równowaga. Wy swoje sprawy macie uregulowane. Jest harmonia pomiędzy wami, nie ma tutaj już nic więcej do zrobienia. Czy kiedykolwiek będziecie jeszcze razem, czy wejdziecie w związek, znów silne nie. I popatrz, co pokazuje tobie ta karta, że ty przed czymś uciekasz. Uciekasz przed jakimś przeznaczeniem i w tym mężczyźnie ty widzisz jakąś bezpieczną przystań. Jakbyś nie chciała iść drogą duszy, drogą przeznaczenia, drogą tego mędrca, tej nauki. Wymówką dla ciebie jest ten mężczyzna. Wolisz nie wiedzieć, nie działać, nie rozumieć, ale być przy tym mężczyźnie. Ale dusza tobie mówi jasne nie. Za ile czasu, kiedy ty odnajdziesz bliźniaczy płomień, popatrz, jaka to jest ważna karta. To jest Archanioł Gabriel, spec od komunikacji, od szczerej prawdy. I popatrz, jego dłonie spajają te dwie karty. Popatrz, co tu jest pokazane, kiedy królowa miłości będzie mogła kochać i będzie kochana. Te dwie karty muszą się połączyć. To jest twoja zmiana. Ten mędrzec, który ciebie czegoś chce nauczyć, rzeczywistość, twoja dusza, chcą, byś coś w życiu odkryła, czegoś doświadczyła, przyjęła jakąś wiedzę, jakąś mądrość, po prostu się zmieniła i dopiero z twoją zmianą otworzy się możliwość, by założyć rodzinę, tą piękną rodzinę. Nie da się tego procesu pominąć. Popatrz, ten archanioł łączy te dwie karty. Bez puszczenia tego światła do twojego serca, tej wiedzy, tych nowych zdolności, umiejętności, bez twojej zmiany nie ma tej rodziny. Jedno z drugim połączone. Dopóki nie otworzysz tych drzwi, to się nie zadzieje, bo jakby to się zadziało, to ty byś już nie chciała i nie myślała o tym, by te drzwi otworzyć. Twoja dusza tutaj mądrze kombinuje i postawi na swoim. Nie ominiesz tego procesu. Za ile czasu, kiedy wejdziesz w szczęśliwy związek, popatrz, drzewo życia, źródło, to już jest. Piękna rodzina duchowa, bliźniaczy płomień i bratnie dusze, wszystko już jest dla ciebie. Ale karta jest odwrócona, tak samo jak odwrócona jest karta rodziny, bo ty nie zmieniłaś swoich właściwości. Jak nie zmienisz swoich właściwości wewnątrz siebie, to świat na zewnątrz ciebie się nie zmieni. Jeżeli się nie zmieni, to ta rodzina, to drzewo życia, bliźniaczy płomień, bratnie dusze, to wszystko będzie niewidoczne dla ciebie. Więc ty w swoim życiu coś ważnego pominęłaś. Jest tutaj jasno pokazane na tych dwóch kartach. Jest tutaj jakiś mędrzec, jakaś wiedza, jakaś nowa umiejętność, którą powinnaś odkryć, rozwijać ją. Ale ty jej jakby nie chciałaś, pominęłaś albo uciekłaś od niej. I to jest twoja blokada na miłość, na piękny związek. I dopóki ty tego nie przerobisz, to się nie zadzieje, bo to jest połączone. To był przekaz chwili dla ciebie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.